Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Emi. A przed nami kolejny odcinek z serii Świat Emi. No i tym razem chciałabym skombinować coś, na punkcie czego ludzie na całym świecie od jakiegoś czasu szaleją. Chodzi o slajmy, czyli no czasem też nazywane po polsku glutami. No, slime od słowa szlam. W każdym razie myślę, że pamiętacie, przynajmniej cóż, ja pamiętam, jak byłam mała i na przykład jeździło się na jakieś tam, nie wiem, na koloniat morze i tam były takie różne stragany i tam można było kupić sobie takie coś, co w takim pudełeczku plastikowym i to tak naprawdę wtedy nazywało się jakoś inaczej, jakieś gluty, myślę, że coś w tym stylu. Taki przejrzysty, mokry kawałek czegoś, takiej masy bardzo miękkiej, która się kleiła do palców. Zwykle tam do tego też było dołączone przez jakieś oko i ono tak było zapadnięte, jakby tak włożone w tego gluta i można było, nie wiem, bawić się nim. To właśnie była taka fajna zabawka dla dzieci. No i potem wiele lat minęło, ludzie całkiem jakby o tym zapomnieli i teraz wróciło pod trochę inną postacią. Wiem, ponieważ dotykałam tamtego, również tego i wiem, że one się jednak trochę różnią. Tamte były bardziej takie mokre, bardziej miękkie. Te są takie bardziej puchate, choć oczywiście nie mogę tak mówić, bo tak naprawdę każdy jest inny. Ale tak ogólnie jakbym miała porównywać, to taką właśnie widzę różnicę. Jeśli chodzi o mnie, to będzie moje trzecie podejście do robienia slajmów. Pochwalę się, że kiedy robiłam je pierwszy i drugi raz, to tak naprawdę wtedy nie było jeszcze tej książki wydanej w Polsce o robieniu slajmów, która jestem jakoś związana ze Zniszcz ten dziennik. Nie pamiętam dokładnie tytułu, bo jakoś nie wiem, nie interesowało mnie to. W każdym razie wiem, że tam jest wiele przepisów na slajmy, że są naprawdę różne, takie bardziej puchate, bardziej takie błyszczące, jakieś tam takie śliskie, twarde, miękkie, naprawdę cała masa różnych. No a kiedy ja się o tym dowiedziałam z Instagrama, z zagranicznych stron, gdzie ludzie właśnie wrzucali takie krótkie filmiki, jak robią slajmy, albo je no tak gniotą na różne sposoby, to stwierdziłam, że ja też chcę. No i zaczęłam szukać jakiejś informacji na zagranicznych stronach, były różne informacje, jak się je robi. Były różne również informacje na dosłownie paru polskich stronach, jakieś tam blogi, coś w tym stylu. No i tak naprawdę z każdego wzięłam po trochę informacji, pododawałam to wszystko do siebie, chociaż może to nie jest zbyt mądre, i zrobiłam takie jakby połączenie i wszystko razem. No i za pierwszym razem, jak robiłam slajma, to tak naprawdę używałam tylko trzech składników. Za drugim razem już było ich więcej, bo chciałam się trochę pobawić, żeby to jakoś tak inaczej wyglądało. No i teraz zabieram się za to trzeci raz. No i teraz tak, mojego pierwszego slajma, tutaj go mam. On był czerwony, później dodałam, jakby włożyłam go do takiego balonika, żeby tak, no wiecie, slajmy mają to do siebie, że one lubią jakby tak trochę, no nie wiem, nieprzyjemnie tak dłoń brudzić, moczyć, coś w tym stylu. No nie wiem, w każdym razie ja uznałam, że jak włożę do balonika, to będę mogła sobie go gnieść i wtedy nic się nie stanie. On był koloru czerwonego i wtedy, kiedy go robiłam, używałam tylko kleju oraz boraksu, no i wody tak naprawdę, i to było tyle. No i barwnik, ale to się nie liczy jako składnik do zrobienia slajma, tylko no wiecie, na dodatek, żeby miał jakiś tam kolor, i użyłam wtedy cienia do powiek jakiegoś tam mojego starego, którego nie używam. No i on był czerwony, taki z brokatem. Natomiast to jest slime numer 2. On jest taki jasno-błękitny. Było go więcej, ale cóż, jakby trochę się skurczył, już dawno go nie używałam, nic nie robiłam, szczerze mówiąc. Tu mam takie pudełeczko, które gdzieś tam kiedyś, jakichś cukierków chyba było. No i tutaj jest mi
Dobra, uznajmy, że jest dobrze. Szczerze, odkąd używam tych statywów, to pierwszy raz zechciał zacząć właśnie skrzypieć. Ja nie mam pojęcia, czemu tak się dzieje. Mam nadzieję, że mu przeszło i że więcej nie będzie robił dziwnych rzeczy. W każdym razie mogę już zacząć. Trochę się zastanawiam, jak to będzie. No nie wiem, mam nadzieję, że czegoś nie spieprzę. W każdym razie. No cóż, najpierw wezmę klej. Tu jest klej. Otwieram górą, żeby było szybciej. I dodaję tutaj klej. Zastanawiam się, czy dodawać go po trochę. Może to nie jest taki głupi plan. Na razie zużyłam odtąd. No nie wiem. Na razie słabo, raczej myślę, to widać tutaj, nie? No ale cóż, w każdym razie on nie jest na dnie. To jest taki klej przeźroczysty, niemal bez zapachu. No i cóż. Tutaj jest borasol z boraksem. No i to jest taki przeźroczysty płyn po prostu, więc wymieszam. Dodam trochę boraksu i postaram się jakoś to wymieszać ze sobą. Mam nadzieję, że to będzie chciało współpracować. Zrobiły się bąbelki, ale tak poza tym to myślę, że niewiele się zmieniło. Myślę, że teraz przyspieszę i najwyżej coś jeszcze dodam, kiedy coś zacznie się dziać. Myślę, że zaraz również dodam proszku do pieczenia, ale na razie spróbuję. Myślę, że borak z klejem. Myślę, że dodam jeszcze trochę boraksu, a potem się zobaczy. No i teraz to wymieszać znów. No i dodałam cały klej. On tutaj sobie jeszcze płynie. Nawet tutaj czuję zapach. Jak już mówiłam, nie jest zbyt mocny, ale mimo wszystko go czuć. Jest to przyjemny zapach, więc też nie mogę narzekać. Tutaj ten klej jeszcze sobie spływa. I tak się zastanawiam, czy warto na to czekać, czy nie warto. No dobra, myślę, że wystarczy. Kleju jest naprawdę sporo. Gdzieś tak dotąd. No i bawimy się dalej. No i proszek do pieczenia. Boraksu mi już mało zostało, więc tak trochę może będę oszczędzać. W każdym razie pamiętam, że jak dodałam boraks, to faktycznie widać, że zaczyna ten klej robić się biały. Znaczy ta masa, to coś, tak? Ta mieszanina nasza, trochę jak eliksiry robiła w Harrym Potterze.
Ale mimo wszystko, jakby to jest roztwór z boraksu, więc tego boraksu jest tam mniej niż w samym boraksie, wiadomo. Więc może dlatego jest słabszy. Znaczy, na pewno dlatego jest słabszy, ale być może właśnie dlatego tak to działa. Niby się robi biały, ale jednak za mało. A pamiętam, że jak poprzednim razem dodałam proszku do pieczenia, to faktycznie zaczęło to wszystko inaczej działać. Więc mam nadzieję, że teraz też tak będzie. No i naprawdę wyraźnie od razu zaczyna się robić gęstym. Od razu. Takie zostają białe plamki, ale naprawdę od razu zgęstniał, bo tak naprawdę z tego co czytałam, zasada jest taka. Trzeba te wszystkie składniki mieszać ze sobą do momentu, aż to coś w środku przestanie kleić się do ścianek. Tylko zacznie jakby łączyć się ze sobą i odklejać się od tych ścianek, to znaczy, że już jest ok. No, i to trzeba mieszać i mieszać i mieszać i uparcie. Już zaczyna trochę być twardy, więc ciężko się to miesza. A dodałam naprawdę niewiele tego proszku do pieczenia, szczerze mówiąc. I teraz tak się zastanawiam, bo myślę, że to już jest dobry moment, żeby dodać pozostałe składniki, bo to już zaczyna mniej więcej takie gluty przypominać. Jeszcze nie do końca, ale już mniej więcej. I teraz jest bardzo ważna rzecz, żeby jak już się skończy mieszać i dojdzie się do wniosku, że to już jest dobry moment, to później trzeba zacząć tego gluta ugniatać rękami. Tak długo, aż zacznie faktycznie zachowywać się jak taki glut. Patrzcie, już naprawdę tak się zaczyna ciągnąć. I odkleja się od ścianek. I to jest właśnie dowód na to, że zaczyna się stawać glutem. No, i dlatego pomyślałam, że może teraz właśnie dodam pianki i barwnika. Tylko zastanawiam się, w jakiej kolejności to zrobić. W każdym razie, tu mamy pianeczkę. O, ona jest taka biała, taka bardzo, no, wiecie, jak to pianka, taka miękka. No. I ten glut już naprawdę zaczyna powoli go przypominać. Przestaje być, nie wiem, klejem z czymś, a zaczyna być glutem. I ciężko się go miesza, szczerze mówiąc. Może powinnam jakoś wcześniej dodać te inne składniki. Trochę mnie ręka zaczyna boleć od tego, chociaż wiem, że to głupie. W sumie może już zaczęłabym. Fajny dźwięk. Może powinnam zacząć ręką go ugniatać, tak się zastanawiam. W każdym razie tu jest pianeczka. A jak ją to trzymać? No dobra, w każdym razie, o, patrzcie. Glut zaczyna się już sam odklejać od ścianek. I to jest właśnie znak, że faktycznie jest slajmem, a nie klejem z czymś tam, tak? Więc nie próbowałam robić gluta bez boraksu. Nie wiem, czy by się dało, czy może właśnie faktycznie wystarczy proszek do pieczenia. Nie wiem, jakoś powiedzmy, że mając świadomość, że nie mogę kupić kleju gdzieś u siebie, bo patrzyłam w takiej trochę jakby miejscowości niedaleko mojej, gdzie właśnie kupiłam piankę do golenia i jakby nie byłam pewna, który klej będzie działał. Próbowałam z różnymi. Na pewno to nie mogą być kleje typu kropelka, wszelkie takie śmierdzące, bardzo ostre się nie nadają. Nie nadają się też kleje w sztyfcie, takie szkolne. Nie nadają się też białe kleje. Chociaż słyszałam, że niektóre tak, ale ja próbowałam ze swoim takim w tubce i nie chciał działać ani troszkę. Więc że właśnie czytałam, że to musi być taki klej przezroczysty, ale no też wiem, że nie każdy działa. Jakaś tam osoba, która właśnie pisała na blogu, która właśnie poddała ten klej, stwierdziła, że nie, tamten nie działa, nie pamiętam nazwy, nie działa już, że to od jakiegoś składnika zależy. W każdym razie ja już użyłam tego, którym ona wspominała i nie mam za bardzo zamiaru bawić się. Czy ja sobie. Aha, upieprzyłam sobie stół
pianką do golenia. A w sumie jak ja to zrobiłam? Znaczy, nawet nie założyłam kiedy. Nieważne. W każdym razie tutaj patrzcie, on naprawdę sam się odkleja od ścianek i już się zrobił taki dość twardy. Zaczynam się zastanawiać, czy nie wzięłam za dużo tego proszku do pieczenia. Małe fragmenciki odklejają się od ścianek i on się zrobił taki bardzo kremowy. Chodzi mi o konsystencję. Taki bardzo fajny, znaczy jeszcze go nie dotknęłam ręką, ale tak czuję. Całkiem sporo go w sumie jest. Więc myślę, że ja jeszcze tutaj dodam trochę pianki, tak stwierdzam, a potem dodam barwnika już. Nie mogę odkleić tego, tej pianki tutaj z boku. W sumie to slime chyba też jest, jak tak dotknęłam teraz. Nieważne. W każdym razie myślę, że teraz barwnik. Wiem, że mogłam to zrobić szybciej, ale jakoś tak, nie wiem, wyszło. Więc, no nieważne. W każdym razie tutaj mamy cienie do powiek. Tutaj stąd czuję ten śliczny zapach właśnie, który wziął się z pianki do golenia. Chociaż nie tylko, ale no to jest najmocniejszy zapach z tego wszystkiego, bez wątpienia. No i tutaj mam nożyczki i zastanawiam się, czy to będzie chciało jakoś działać. Mam nadzieję. Dobra, na razie wezmę, nie wiem, załóżmy, że to jest połowa. Podejrzewam, że to może być za mało. Wiem też, że lepiej by było, gdybym od razu to zrobiła, no, ale to jestem ja, więc zrobiłam tak, a nie inaczej. Myślę, że już za chwilę będę musiała niestety użyć rąk. Znaczy niestety, no nie wiem, jakoś nie bardzo mi się chce, ale no trudno. W każdym razie pieprzyć to mogę wrzucić całe. Jakoś nie bardzo to chce iść. Te nożyczki niezbyt mi tutaj... Nieważne. W każdym razie myślę, że już doszedł teraz etap najważniejszy, czyli ugniatamy. Nie ma, myślę, co, nie wiem, kombinować, bo przecież wiedziałam, że to tak będzie, więc no cóż, spoko, nie? No dobra, no to teraz tak. Tu jest barwnik. Boję się, że będzie go za mało i nie wiem, co wtedy zrobię. Może znajdę jakiś inny zielony. W każdym razie tutaj to jest tak naprawdę slime razem z pianką. Tak, chciałam włożyć do łyżkę do wody, tak. Nie zapomniałam o tej wodzie, szczerze. Zauważyliście, nie użyłam ani odrobiny wody. Tak naprawdę, no, siłą rzeczy ten boraks też jest jakimś tam płynem, nie wiem, nie czytałam, już nie pamiętam. Mimo wszystko ciężko, żeby, no jest płynny, tak, więc, bo tak naprawdę boraks jest w proszku. Trochę mi się nie chce to działać. Jeszcze się klei do rąk, jak widzicie, slime ma się nie kleić do rąk. Trochę mi ten proszek ucieka z tego cienia do powiek i to był chyba głupi pomysł. W każdym razie to, że się klei, oznacza, że trzeba go trochę jakby w rękach wygnieść. Robi się taki lekko zielony, ale obawiam się, że to będzie za mało. I zastanawiam się, czy gdybym wcześniej to zrobiła, to byłoby lepiej. Więc trzeba go. Strzeliłam kawałkiem slajma w szafkę. Nieważne. Znaczy, no sam sobie tak poleciał, nie? Więc powiedzmy, że jest mało wesoło. No dobra, to teraz trzeba się trochę pomęczyć. I ogólnie jest tak, że jeśli za bardzo się klei, to trzeba dodać boraksu. Natomiast ogólnie on ma się kleić i dlatego trzeba go rękami jeszcze dorobić, żeby przestał się kleić. Tak strzela fajnie, jak się powietrze dostaje. Śmiesznie, no. Więc ogólnie
trzeba trochę go pomęczyć. A jeśli dalej się będzie kleić, to znaczy, że jest za mało, właśnie teraz nie wiem, czy boraksu, czy proszku w moim przypadku, tak? Bo on jest taki lekko zielony, ale nie wiem, czy nie za mało zielony. Powiedziałabym, że tak trochę słabo. Tamten niebieski był bardziej niebieski, że tak powiem. To są kawałki tego... Więc jakbym to jakoś lepiej zrobiła, to może było więcej zieleni. No nie wiem. Może jeszcze gdzieś ogarnę. No dobra, to ja sobie tutaj gniotę, a zobaczymy za chwilę, co wyjdzie mi z tego cholerstwa. Chyba jednak za bardzo się do mnie klei. Takie mam wrażenie. Znowu strzeliłam kawałkiem slajma na stół, kawałkiem gdzieś chyba na modem. I ogólnie jest wesoło. Tylko teraz nie wiem, czy proszku dodać, ile i w ogóle to nie za dużo będzie. No nie wiem, w każdym razie też trzeba to jakoś wmieszać się do środka. Mam nadzieję, że to sprawi, że przestanie się tak, nie wiem, kleić bardzo. Strzelek, guma. Ciekawe, czy za dużo, za mało. Myślę, że to jest tak naprawdę na czuja, tak? To jest trochę takie, nie wiem, gotowanie, gdzie też niby są przepisy, ale trzeba samemu, tak? Spróbować, zobaczyć. Wprawdzie no tego się nie je, ale w sumie na jedno wychodzi, tak? To też jakiś tam przepis, tak? No to już nie tak jak eliksiry w Harrym Potterze, gdzie trzeba było dokładnie wszystko. Chociaż jak okazało się w szóstej części, nawet podręczniki się mylą i jak się zrobi trochę inaczej, to wyjdzie lepiej. Chociaż tamte też są dobre. Chyba dalej za bardzo się leje. No dobra. No, mam kawałek na stole. Nie jest chyba nadal zbyt mokry. I też się zastanawiam, czy to... Pianka też po jakimś czasie się tak trochę rozpuszcza. Teraz czuję, jakby woda z niego wychodziła i... Ja zawsze tak mam, że woda wychodzi na koniec. Ja myślałam, że tak ma być, a czytałam, że tak nie ma być i nie wiem. No dobra. W każdym razie już się mniej klei. To jest zawsze plus. Ale no teraz się znowu zbyt wodnisty zrobił i... Też się zastanawiam. On ma taki trochę miętowy kolor, ja wiem. Nie wiem, czy będę jeszcze dodawać czegoś tam. Dobra, to ja myślę, że robię cięcie i jak ogarnę, żeby on jakoś wyglądał tak, jak powinien, no to włączę nagrywanie. Nie wiem, jak ja teraz to wyłączę tymi moimi łapami, ale powiedzmy, że spróbuję. No i tyle. To jest mój slime. Dodałam jeszcze trochę pianki. Dodałam jeszcze trochę
proszku do pieczenia. On taki trochę wodnisty się zrobił, wiem, że potem mu przejdzie. Ogólnie wiem, że są różne przepisy. No, ale mimo wszystko myślę, że on nie jest taki zły. Tutaj się robią takie bąbelki powietrza. No, i można sobie go tak ciągnąć, i on się robi naprawdę mega długi. Naprawdę sprawdzałam tak na rozpiętość ramion, jeszcze dłuższy, naprawdę. I się wcale nie urywa. Tutaj się robią takie bąbelki, można nie pstrykać jak gumą. Jak się pociągnie tak bardzo gwałtownie. Nie chcę tutaj kamery rozpieprzyć. O, to się robią dwa. Potem zwyczajnie się to zgniata ze sobą i one się faktycznie sklejają i znowu jest jeden, tak? Można go tak sobie rozpłaszczać po kawałku. Można tak ciągnąć delikatnie i się robi taka trochę guma do żucia, taka właśnie bardzo delikatna, taka płachta. Naprawdę można się bardzo kreatywnie bawić. Widziałam różne filmy, na których ludzie na przykład dodawali coś do środka. Jakieś kuleczki, brokat. Różne rzeczy. Naprawdę można się fajnie tym bawić. To jest, no głównie myślę, że dla dzieci, ale wiem, że nie tylko. Wiem, że też starsi, dorośli się bawią. I tak naprawdę myślę, że to jest coś w stylu takiej zabawki. Odstresującej, takiej, co właśnie pozwala zająć czymś ręce, uspokoić umysł, pomachać rękami, żeby w tym czasie móc się na czymś skupić albo właśnie zapomnieć. Ja należę do osób, które muszą, nie wiem, zawsze mieć ręce w ruchu. Na przykład, nie wiem, kiedy siedziałam na zajęciach, to bawiłam się piórem. Tak to, nie wiem. Przesuwam dłonią po touchpadzie na laptopie, więc to jest na pewno dla mnie. I można sobie, naprawdę jest wiele filmików różnych, wystarczy wpisać na Instagramie na przykład hashtag slime i można się fajnie naprawdę pobawić. To jest coś w stylu takiej stresującej zabawy, albo takiej też motorycznej dla małych dzieci, żeby właśnie uczyły się, jak właściwie. No, ruszać rękami, żeby tworzyć jakieś przedmioty, żeby właśnie ten slime się wyginał tak, a nie inaczej. No i jak widziałam też, że w Polsce też jakby za sprawą tej książki zaczęło się robić większe szaleństwo, bo wcześniej to no, niewiele było na ten temat. Co ciekawe, widziałam też, że sprzedają przed Allegro takie gluty, które wyglądają bardziej jak te stare, kiedy ja byłam mała. No, ale jakoś nie wiem, nie kupiłam drugi raz z ciekawości. Tamte już gdzieś zniknęły. Myślę, że po tylu latach ciężko by było gdzieś je znaleźć. W każdym razie to jest taki mój glutek. Glutek numer 3. Każdy ma inny kolor, jak już mówiłam. I wyszedł taki naprawdę delikatny zielony. I zużyłam tylko jeden taki cień mały do powiek, więc myślę, że nie najgorzej. No i tyle. Można już teraz do gotowego dodawać inne kolory, żeby tworzyć całkiem naprawdę inne barwy. Można używać wielu rzeczy. Czytałam o mokrej bibule, w sensie no, jak się włoży bibułę do wody, to się odbarwia i tą wodą z kolorem. Cieniami do powiek, tak jak ja zrobiłam, szminką, na przykład ktoś ucinał kawałek szminki, widziałam takie nagranie. Myślę, że suche pastele, których ja używam do kolorowania, też byłyby dobre, chociaż mi szkoda po prostu. Co jeszcze? Farby, jakieś takie barwniki w proszku, takie na przykład jak do pisanek się używa. Naprawdę wiele różnych pomysłów, jest naprawdę mega wiele. Można dodać jeszcze teraz więcej pianki do golenia, jak się robi taki bardziej miękki, taki właśnie puchaty. Można, jak mówiłam, jakiś taki brokat, zrobione z jakichś takich, nie wiem, jakieś takie diamenciki, jakieś kulki, różne dziwne rzeczy. I wiele rzeczy naprawdę łączy się z nim, po prostu zwyczajnie się łączy, ale też niektóre
No wiadomo, no nie połączą się, tylko po prostu będą gdzieś tam w środku wtopione, można je później wyjąć. Więc to jest tyle. To na pewno jest dobra zabawa dla rąk, które muszą trochę, jakby siły trzeba w to wsadzić, tak, włożyć, żeby to chciało się wyginać. Więc też można sobie poćwiczyć mięśnie rąk. Ja naprawdę lubię taką zabawę i naprawdę było fajnie, że mogłam sobie zrobić trzeciego glutka. Ostatnio właśnie też próbowałam inne tego typu rzeczy. No i tyle. Napiszcie, czy wy słyszeliście o slajmach, co o nich sądzicie, czy macie tą książkę, o której wspominałam. Tak naprawdę wydaje mi się, że jest tylko jedna w Polsce, więc coś tam zniszcz. Nie. Slime. Zniszcz ten dziennik z. Coś w tym stylu. Slime i zniszcz ten dziennik. Wydaje mi się, że coś w tym stylu. O ile kocham zniszcz ten dziennik, to tej książki jakoś nie wiem. Stwierdziłam, że jej nie potrzebuję. Ale nie mówię, na pewno jest fajna, bo są gotowe przepisy, nie trzeba się samemu męczyć, tak? Jest wiele tych przepisów, więc każdy slajm może być całkiem inny. Widziałam ludzi na filmikach, którzy mają ich naprawdę wiele, które są mega ogromne i tak dalej. Więc napiszcie, czy wy już kiedyś robiliście slajmy, czy na przykład kupiliście. Jak ja patrzyłam jeszcze wtedy, kiedy nie było tej książki w Polsce, to widziałam, że slajmy można kupić właśnie tylko, nie wiem, na przykład na zagranicznych stronach. Nie pamiętam już, jakie to było, czy eBay, czy. Chyba tak, ale nie jestem pewna. Były dość drogie, jakby tak na polskie przeliczyć. Natomiast na Allegro widziałam tylko właśnie coś a la. Właśnie bardziej wyglądające jak tamte gluty kiedyś. Ale to też nie jest taki głupi plan. I tak cmoka fajnie, jak się tak naciska. Właśnie często widuję, że ludzie tak trzymają je w czymś i tak robią, a nie w ręce, chociaż jakoś tak wolę. I tu można sobie w różny sposób ginać, a one wracają do siebie, tak? No, więc to tyle. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeśli tak, to poproszę o komentarze, subskrypcję oraz łapki w górę. Niedługo widzimy się w kolejnym odcinku z tej serii. A takie slajmy to mi się też kojarzą z Minecraftem. Tam właśnie były takie zielone slajmy, które no atakowały, ale też można było się od nich odbijać, więc różnie bywa. W każdym razie, pa pa!